Powiedział, jesteśmy przygotowani niezależnie od tego, jak szeroka będzie potencjalna skala tych zachorowań. A 2 marca pan prezydent Andrzej Duda powiedział, jesteśmy przygotowani nawet wyprzedzająco. Drodzy Państwo, wrócę do tego, co zdarzyło się w Sejmie 28 stycznia. Otóż 28... Uzgodnione, że przemówi wnioskodawczyni, następnie odpowie pan minister, następnie odbędzie się dalsza część dyskusji, bo to, co jest w tej chwili, to tak naprawdę jest częścią, jest elementem tejże dyskusji. Bardzo proszę, pan przewodniczący Hoc. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No, myślałem, że rozpoczniemy poważnie i w sposób taki godny, etyczny. Niestety moi szanowni przedmówcy z opozycji no, rozpoczęli i niepoważnie, i nieetycznie. To zły prognostyk dzisiejszej naszej dyskusji, a proponowałbym moim przedmówcom taką refleksję klasyka francuskiego. Naprawdę powinniście skorzystać z okazji, by siedzieć cicho, dlatego że to, co dokonał pan minister, Ministerstwo Zdrowia, ponad 30 tysięcy zgonów we Francji, we Włoszech, w krajach, których bardzo rozwiniętych, w krajach innowacyjnych rozwiązaniach. W Polsce póki co, oczywiście to jest każdy dramat zgonów w Polsce i trzeba nad tym się bardzo pochylić. I na szarym końcu praktycznie wszystkie państwa nas wyprzedzają do wskaźnika na 1 milion mieszkańców zgonów. Proszę państwa, no powinniście, mówię jeszcze wespół ze służbami sanitarnymi, przeprowadzili dość bezpiecznie przez ten Armagedon w Europie i na świecie. No bądźcie poważni, miejcie pewne wartości i je prezentujcie. To jest służba zdrowia. Najwyższa wartość, sakrum, życie, zdrowie, najszlachetniejsza z nauk, sztuk, medycyna. Miejcie szacunek dla niej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oddaję teraz głos przedstawicielowi wnioskodawców, pani poseł Barbarze Nowackiej. Bardzo proszę. Pani poseł, rozmawialiśmy, ja rozumiem, że wniosek jest dłuższy niż, dużo dłuższy niż inne wypowiedzi, natomiast też proszę o pewną dyscyplinę czasu. Zresztą wszystkich państwo o